Siemaneczko, dzisiaj taki odcinek unboxingowy. Otóż dostałem paczkę od Wyczochranych. Bardzo, bardzo pozytywni, zakręconi ludzie. Wykopki w Niemczech przede wszystkim, ale nie tylko. I jestem w szoku, po prostu nigdy nie dostałem takiej paczki, takiego prezentu. To nie jest właściwie tylko mój prezent, tylko to jest prezent dla mojej całej rodziny i zwierzaków. Jestem w wielkim szoku i jestem mega wdzięczny. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Otworzyłem już paczkę. Nie mogłem się powstrzymać. No i moim oczom ukazało się mnóstwo ciekawych artefaktów. Sprawdźmy zatem, co tam się kryje. Otóż paczka była wypchana po brzegi. I słuchajcie, pierwszy moim oczom ukazał się taki obrazek. Jest to ręcznie malowany. No, poznajecie, kto to jest? No przecież to jest mała Mi. Mała Mi ze zdjęcia, które ja zrobiłem. Po prostu niesamowite. I ten prezent był podpisany, że ma być dla mnie i mojej żony. Aczkolwiek tak sobie pomyślałem, że mój tata bardzo się zżył właśnie z małą Mi. Ona była najmniejsza z całego miotu, z całej ósemki, była najmniejsza. No i właśnie wczoraj znalazła dom. I tak sobie pomyślałem, że może właśnie tata powinien dostać ten malunek. Przekażę mu i zobaczymy jego reakcję. Także to jest tak na wstępie. I jest mnóstwo jeszcze innych rzeczy. Jest dla piesków jedzenie. I to porządne. 93% mięsa. Po niemiecku to jest napisane. No już nakarmiłem Maję i Kabrę. Znaczy dałem im na spróbę. Maja! O! Jak ci się podobało? Smakowało? Oj, chyba bardzo. Oj, chyba bardzo, zaraz dostaniesz jeszcze. Dobra, ale na razie poczekaj, musisz poczekać. Tutaj jest jeszcze taka osłona paczki, czyli Kaufland niemiecki. No taka ciekawa też, powiem szczerze, ciekawa rzecz. Może tylko jako osłona, ale chętnie sprawdzę, co jest w Niemczech. W Kauflandzie, przepraszam. Taka, dostałem też taką kuchenną ściereczkę, serwetkę. Niestety trochę tutaj już porozwalałem to, więc tak nie będzie chronologicznie. Dostałem z tatą po takich okularach. One dobre są, żeby ochronić oczy na przykład przy cięciu, przy koszeniu. Więc wspaniała rzecz. Wspaniała rzecz. Mama Ilonka, czyli moja mama, dostała komplet noży. Tutaj są dwa. I jeszcze gdzieś tutaj głębiej jest taki jeden wielki. Wielki nóż. Też się ucieszy, zawiozę im to jutro i im przekażę po prostu. Takie rękawice piękne, kuchenne. Nie znam, znaczy kojarzę tę owieczkę, ale nie wiem jak się nazywa. Ale fajna, naprawdę fajna sprawa. Tutaj dostałem tłumaczenie tego napisu. Trochę rozumiem, ale nie jestem aż takim poliglotą. Gdy jestem głodny, to żarty się kończą. No to taka cała prawda. Cała prawda. Wenn ich Hunger habe, hört der Spaß auf. Coś takiego. Dobrze, lecimy dalej. Tutaj jeszcze takie jedzonko. To dla Berci będzie, bo Maja... Tak, ty. Tak o tobie mówię. Maja nie bardzo może jeść takie rzeczy, bo no... Później ma nieprzyjemności żołądkowe, ale Bercia, myślę, że to nie będzie żaden problem. Także Bercia jest wszystkożerna. Tutaj dla taty jeszcze takie zatyczki do uszu, no żeby ochronić uszy przy hałasie. Nie, po prostu to jest mega, mega paczka. Dalej, niemiecki proszek, no po prostu coś kultowego. Pięknie pachnie. Ja myślę, że mojej mamie też go przekażę. Kolejna paczuszka dla piesków, znaczy karma. I tak,
Powiem wam, że trafiliście po prostu w dziesiątkę. Właśnie potrzebowałem kombinerek, bo mam takie, ale one się do końca nie chcą zacisnąć i właśnie denerwowało mnie. No i dostałem, i ja i tata dostaliśmy po jednej sztuce takich kombinerek. Wspaniała sprawa. Dalej. Oczywiście rzecz, która zawsze się przyda, czyli rękawiczki. Po komplecie dla mnie i dla taty. O, tutaj jest nadpodpisane dla pani kątówki. Haha. To jest rzecz, która zawsze się przyda. No i tutaj też tam takie pudełeczko jeszcze, ale to jest świetna rzecz po prostu. No niesamowita rzecz. Bardzo fajny taki podręczny zestaw tutaj śrubokrętów. Nasadki są takie i tutaj wkłada się do tego uchwytu. No, no super rzecz. Przyda się w każdym domu Majsterkowicza. Wspaniała rzecz. Oprócz tego dostałem jeszcze pieniążki, które przeznaczę oczywiście dla piesków. I na karmę, i na szczepienia, bo jest bardzo dużo tych różnych szczepień. Ostatnio była sterylka, odrobaczanie, wścieklizna, no jest tego bardzo dużo. I właśnie oczywiście pieniążki się bardzo przydadzą. Także ja z mojej strony bardzo, bardzo, bardzo dziękuję tutaj Wyczochranym. Jesteście po prostu mega ludźmi. Zapraszam na kanał Wyczochranych, oczywiście link będzie w opisie. Och, ja nie, po prostu brak mi słów. Jestem przeszczęśliwy. Po prostu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Cześć, witam serdecznie. Cześć, witam. Również. Dostaliśmy paczkę od Wyczochranych. I chciałbym przekazać prezenty, które myśmy już swoje wzięli. Pieski też. I teraz tutaj dla was... Tak, to miało być dla mnie i dla żony, ale doszedłem do wniosku, że tata to jest jego ulubienica, więc... Ja? Co? Ojej! Mała mi! O i to łóżko jest! Tak, i to łóżko zawinięte. Ale pięknie! Tak jest. Ale tak śliczna, jest. Pokaż mi, byku. No jak mała mi żywa. No przepięknie. Gazetka też, niemiecka to nie. Dobra, lecimy dalej. Dla taty takie zatyczki do uszu, nie, przy koszeniu, o z wymienianymi wkładami. Fajnie. To dla Berci, jedzonko. Kostka. No taka no. Kostki dla Berci. No proszę bardzo, dla mamy lipiec tutaj. Ojeju, jest podpisane. Kochany, oto na Sylwestra, ewidentnie. Za... Proszę więcej. Kosa. Ja cię kręcę. No a masz Sylwester no, też, żeby nie było. Wow. Do demontażu. No. Fajne, podręcznik. Masz, żeby sobie oczy nie uszkodzić też. Mamusiu, później sobie otworzysz. Proszę bardzo, wypierzesz sobie tam jakieś rzeczy, jak chcesz. Niemiecki. Ordina A, to jest super. Diese Proschken ist besten Proschken. Diese Reise. Proszę bardzo. Mega. Kurczę, dziękuję bardzo. Tarcze. I rękawiczki, bo ostatnio nie miałeś, to... Strasznie bogata paczka, ja no, nie wiem, to po wszystko. Prostu Mikołaj jakiś... No Mikołaj, tak, Mikołaj w czerwcu, oj, dla lipców, jakieś... od Wyczochranych. Dziękujemy ja bardzo, Wyczochrany. Ja wam muszę pokazać, bo to jest sprzęt, który po prostu będzie używany w razie, jakby Sylwester był niegrzeczny. To co ty go dźgniesz? To jest zabezpieczenie. Ale będziesz kroić. Ale super. Dziękuję bardzo. Z całego serducha dziękuję bardzo. Dziękujemy jeszcze raz. Trzymajcie się ciepło. Pa. Wyczochrani pozdrawiają. Tak. Daniel i Natalia. Tak. Natalia to namalowała. No po prostu jest. To jest przepiękne. Talent. Kupię taką ramkę w sklepie, który się nazywa na P. I po prostu oprawię i powiesimy. Jest po prostu piękna. Piękna to jest. No cudnie po prostu. Pani Natalio. Szapoba. Szapoba, powiem ci. Tak. Piękna sprawa. Naprawdę cudne. To jest najpiękniejsze. Fajne, tak. I będzie powieszone i będzie na widoku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Piękne. Fajne tarcze. No naprawdę. Tarcze. No. O, grubsze chyba takie nawet są. Mm-hmm. Twardsze. No, fajne.